Wito jest dla Belli. Byłym, narzeczonym czy przyjacielem? Byłem. Stawiam, niestety, słuchajcie, na byłym. Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną jest Wito. Yo, siemanko, z tej strony Wito. No i Wicki, witamy was dzisiaj w moim obby, to znaczy obby dla mnie, stworzone przez fankę, dokładnie fancia Kitty Bella i ty. Mam nadzieję, że obby i odcineczek wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie 12 tysięcy łapeczek do góry, subskrybujcie kanał, dzyndzolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastyle.pl. A my lecimy! Dobra, koniec. Ej, tu ktoś skręcenia. Się pomylił, powinien napisać witoshop.pl. O nie! A napisali bellastay.pl. Wpadać na bellastay.pl, czyli na najepickiejszy sklep na świecie. Fajnie, to mi się podoba. Tym bardziej, że jest promocja do 8 kwietnia, słuchajcie, minus 15% na wszystko. Dawaj, Bella. A my ale lecimy. Ale tu się ktoś pomylił, tu powinno być witoshop.pl. Nieprawda. Tak. Od razu sobie, słuchajcie, tak sprawdzimy, jak to jest zrobione. Co to i za tak brzydka dalej. Dziewczyna tu jak stoi. Jak to wygląda. O, ej, poruszyłem brzydki. Ciebie, patrz. Podniosłem cię. Jak to? Faktycznie, gdzie? Zobaczcie. Podnoszę się. Podniosłem cię. Ale to się udało fajnie, bo musi to być jakoś niedawno ej. Zrobione. Bo mam taki sam skin jak tutaj, to nie jest stary skin. No nie. Więc super. Mamy checkpointa, okej. Okay. Później się ja okaże, pewnie, czy on właśnie działa. Więc no czego albo u mnie nie działa, zadziałał? Albo Wito na niego po prostu nie stanął. Sąpy się... O, wpadłem do dziury. Tylko sąpy się czarne. Ej, nie chcę skakać po twojej głowie, ja chcę sama. Dobra, czyli to było złe, słuchajcie. Ej, u mnie nie działa ten checkpoint. Ej, jak to, Wito? No, czyli nie ty wiem. Musisz bez checkpointów przejść. No co ty? To. Idziemy chyba tu. Oszukali dobra. Mnie. Tu mi pokazuje dziewczyna. Przesuń się. Bo ja nie chcę z tobą skakać. O, pysie sam. Ja chcę sama. Dobra. O, tu jest pysie. Idź sobie. To jest pysie śmieszna. Idzie. Ło, co to za kot? To jest dziwny kot jakiś. Bardzo dziwny kot. No ale spoko, takie pewnie były dostępne. Siema, dobra, Bella. Zobaczmy dalej. Ile a to Belli przesuwa! Jest. Widzieliście to? Ile to jest Belli? Bardzo dużo Belli. Wy będziecie mogli sobie zobaczyć właśnie jak te oby nie zostało mi ten checkpoint. Zrobione. Serio, no. Ja będę musiał od początku przychodzić, to? Wow. Aha, nie, to też ostatnie przesuwa! Ej, nie działa mi checkpoint! Oho! Wito zepsuł grę! A mi działa na szczęście. To trzeba szybko przejść. Więc dobra, lecę szybko. No, odbiłam się od jej głowy i i spadłam. Proszę mi nie przeszkadzać. Nie działają mi checkpointy. Wy się mnie pytacie, dlaczego ja na przykład was do friendsów nie dodaję. Jak strasznie ciężko jest się ruszać wtedy. Hop, no i teraz dajcie przeszłam. Mi checkpoint. Ja gdzie tego nie to? Przejdę bez. Dasz radę. No nie da. Teraz szybciutko. Trzymamy kciuki. I dobra, przeszedł Wito. Różowe drzewko, z niego jakiś ładny efekt leci. To pewnie nas załatwia. O nie. Gdzie się Wito odżyje? No na i starcie? Od początku. Nie, ja to resetuję, ja nie będę tak grał. To jest bardzo ciekawe, dlaczego Wito się tak dzieje. Tak naprawdę on przeszedł tą grę, zanim zaczęłam nagrywać i może przez to Wito to może. Się tobie dzieje. Dobra, mamy kolejne, taka jakby szachownica. No, czyli pewnie są te złe. Tak, działa. Podoba mi się, że tutaj są właśnie takie no, zgadywanki jakby. Więc dobra, idziemy po tym ciemnym różowym. Ja sobie pójdę po tej stronie. Tutaj dziewczyna... No, już bym padła. A, dlaczego już ja tam padła. Nie doskoczyłem? Gdzie ty chciałeś skakać? Nie wiem. No, wcześniej tutaj tą twórcę, tą dziewczynę, twórczynię. Twórczyni. Twórczyni. Zostałam na tej gierce i powiedziałam, że będę ją nagrywać, więc pewnie te wszystkie inne dziewczyny to są jej koleżankami czy coś. Dała im info po prostu, że tu będę. Czekamy na Wito, a tu jest napisane... No nie. Skocz na fioletowy blok. Hmm? Ja padłem, ja zobaczę, gdzie ja się odrodzę. No ja nie mam checkpointów, co się zepsuło. Co się zepsuło? Więc ja też później bym mogła sprawdzić już poza nagraniem, czy... A, to jakby podbija? Czy po prostu nam da się grać jeszcze raz potem? O, bo jak skończymy coś tą grę. Tu się zepsuło ogólnie. Bo obawiam się, że ta gra jest jakby na jeden raz. Tak samo wyskakują okienka z kupieniem za darmo takiego dywanu. Jesteś już tu. No to jest spoko, bo nie za darmo akurat. Za darmo, ale trzeba kliknąć, że się chce, bo... No ale ja właśnie tego nie przejdę, bo to się przechodzi tak, że tu trzeba przeskoczyć i tam się dotyka checkpointa i po prostu cię tepa na górę. Checkpoint to się tak, dotyka? Tak, głową od spodu. Od spodu? Aha. No i ja już tego nie przejdę. Ale ja tak jakbym... I co? Dotknęłam?
Nie wiem, bo chyba to jest za daleko. No musisz tak skoczyć do przodu i dotknąć go po prostu. Okej, dobra, spróbuję. To jest ciężki etap. Nie wiem, czy tak naprawdę miało być, czy przypadkiem to coś po prostu nie wyszło. Ale sprawdźmy. Nie, no skoczyłam trochę do przodu, ale za mało. No, ja to tak jest... wtedy zrobiłem i zadziałało to. Aha, no to jest chyba najcięższy etap w tej grze. Jeszcze raz próbujemy. Okej, myślałam, że szybko to podbija. Ej, nie działają checkpointy. A Witusiu, a... No, i Wito ma pecha. Ten właśnie fioletowy blok. Jak? No, wiesz co, jak dobrze skoczysz, to kilka razy się odbijesz i wskoczysz na samą górę. Tak? Nie musisz checkpointa głową od dołu jakoś dotykać. Ja spróbuję. Spróbuj, tylko byś właśnie nie padł, bo jak padniesz, to by... Nie, no ja tego nie przejdę, jak ja nie mam checkpointów, to jest za trudne, tym bardziej, że ja mam teraz animację taką, kartun czy coś i... Ja tak szeroko stawiam te kroki, że po prostu się nie da. Kitty Bella, najlepsza youtuberka. Dziękuję. Nieprawda. Bardzo zgadzam się. Ty jesteś nieprawda. Nie, no prawda, prawda. Dobra, jak? Lecimy no dalej. I nie podbija. Okej. Okay. I jeszcze tu. Skacz ciągle. No skakałem. Nam no i się co? Udało. Wskoczyłem i nic się nie dzieje. No i jak ja mam? No. No jak to zrobiłaś? Powiedz mi. Po prostu skoczyłam w jakieś pewnie dobre miejsce tego bloku i mnie no tak ale gdzie podbiło. Jest tu dobre miejsce w tym bloku? No nie wiem, słuchaj, na fardzie idziemy na górę. To jest zepsuta gra. Nigdy w życiu więcej w to nie zagram. No nie zagrasz, bo nie działa, a ja spadłam. Nie działa, słuchajcie, no nie da się tam doskoczyć, ja sobie mogę skakać 3 lata tam. No zobaczymy, czy tym razem ci się uda, jak nie, to po prostu... Nie wiem, to po prostu masz pecha w to i nie wiem, co jest grane, ale ja labirynt przeszłam i jest go bardzo łatwo oszukać. Wystarczy, że sobie kamerę odsuniemy. I co, ty skakałaś i to podbija, czy co? Nie, no po prostu na początku jakoś czułam, że dobrze skoczyłam i z 2 razy się odbiłam i mnie podbiło po prostu. Ale to... No to są jakieś bzdury, to za setnym chyba razem, czy coś. Dobra, okej, okay, przeszłam to. Dobra, lecimy dalej, jest quiz o Belli. Jakie jest prawdziwe imię Belli? Paulina, Kinga czy Patrycja? Coś Kinga. Mi się chyba wydaje, że Patrycja. Mi się wydaje, że Kinga. Dobra, to ja idę Patrycja, a ty, Wito, jak to przyjdziesz, to idź Kinga. No, na pewno. Czyli nigdy. Dobra, idę. Dobra, jestem dalej. No i co? Który mi wybrałaś? No, normalnie mówię ci, że... Kinga. Patrycja. Kinga. Jak mają na imię koty w rodzinnym domu Belli? Diana i Amy, okej, okay, poza tym tu dziewczyny, widzę, pokazują. Kim Wito jest dla Belli? Byłym, narzeczonym czy przyjacielem? Byłem, byłem. Stawiam, niestety, słuchajcie, na byłym. Sprawdźmy. Nie. Jak to nie? To oni mają jakieś złe info. Ty, a ja na checkpointie się teraz odrodzę? A, na nowo to samo. Te same pytanie i może przyjacielem? Albo nie, dobra, dajmy narzeczonym i słuchajcie, przeszłam, tak? Jakie złe info. No nie wiem, czy to jest dobre. Wydajcie znać w komentarzach, czy to jest faktycznie prawda, czy coś tutaj nie działa po prostu w tej grze. My przechodzimy przez tą lawę. Dalej, okej, okay, minecraftowe drzewo. Chyba tutaj nic wcześniej nie było minecraftowego. Dużo kotów. Okej, okay, napis Bella, czyli musimy na pewno po tym. Ty, Bella, ja wiem, czemu to u mnie nie działa, bo to jest Bella Style Obby i oni mnie po prostu zbanowali tutaj. Na pewno. Faktycznie. Nie, no żartuję, nie wiem w sumie, ale tak myślę. Nie pomyślałam o tym w bo ja nie sposób. Mogę się wybić na tym bloku, słuchajcie, ja tu zostanę do końca życia na tym jednym bloku. Widzieliście to, co ja zrobiłam? apeluję do twórczyni tej gry, aby po prostu ewentualnie jakby nie mogła odbanowała. To poprawiła tam ten jeden guzik, który wybija, bo ja też miałam z tym problem i on raz wybija sobie elegancko. Ej, ale tu przede mną ktoś przychodzi, to on na ludzie to przechodzą. No więc właśnie ja to jest nie wiem, o co chodzi dziwne. Po prostu. O, Wito tu jest! Co? A kiedyś Wito! Jak to ja? Nie to wolno tak. Zbanowany w tej grze. No chyba właśnie, ja nie mogę. Chyba właśnie tak, to jest najgorsze. Zbanowany. Ja tak się nie bawię. Sprawdź ja sobie zrobię obby i zbanuję wszystkich fanów Kitty Belli wtedy. Cwaniaczku. Kitty Bella i 3 dziwne koty. Dobra. I 3 dziwne koty. Bo tak dziwnie wyglądają, Wito. Okej, okay, kolejna szachownica. Przeszłam ją za pierwszym razem. Szachownicę? Mhm. Ja się męczyłem tam wcześniej. Wiem. Oj, dziewczyna się rozwaliła. Dobra, mamy 2 Kitty Belle i mamy schody. Okej, okay, w porządku, to idziemy schodami. One nie znikają. A więc spoko, na luzie można sobie iść powolutku. Żeby... Gdzie ty idziesz? Na górę, Wito. A po co? Pomachać ci z góry? No, pomachaj. To dawaj, gdzie jesteś? Nie widzę. Już patrzę, a widzę patrzę. Siebie. Zaglądam za tobą.
Ja to ciebie ty widzę. Jesteś ten skaczący? Tam ja skaczę na starcie. A, to chyba Vito. Chociaż nie wiem. Tak, weszliśmy ja. Teraz na górę. I co teraz? I są dwie Kitty Bella. I mamy jakieś trzy rury do zjechania. No to czy ja muszę jeżdżaj. Wybrać jakąś? Tak, wybierz nie? dobrą. Dobra. Który kolor ci się podoba? To ja sobie wybiorę dziś czerwoną. A was zaskoczyłam teraz. Jadę? Woohoo! A, to była ściema. Wszystkie rury były dobre po no prostu. Tak. Więc muszę stanąć sobie na checkpointa. No i jest napisane... o, widzicie? To są moje social media, czyli Kitty Bella. A gdzie moje? Mój Instagram. A gdzie moje? Facebook Kociaki Belli, oczywiście sklep najepickiejszy. Vito Shop. Nie, Bella Style. Koniec obby, dziękuję za zagranie w nie. Możesz zostawić łapkę w góry. W górę! W góry! Łapki w góry! Jadą w góry łapki. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i obby też. Zostawię wam link oczywiście w opisie i będziecie mogli sobie je sprawdzić. Jeśli wam się podobało, zostawcie 12 tysięcy łapeczek do góry. Subskrybujcie 50. kanał, dzyndzolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastyle.pl. My się z wami żegnamy. Pa, pa. Pa, pa.